Centrum Integracji Międzypokoleniowej zainaugurowano nowy semestr w Klubie Malucha. Dzieci będą mogły tutaj poznać swoich pierwszych przyjaciół, ale co najważniejsze, uczyć się przez zabawę. Przez kilka miesięcy testowaliśmy taki projekt Klub Malucha, tak? Czyli projekt, który zakładał pomoc rodzicom w adaptacji dzieci, które muszą pójść do przedszkola, bo rodzice pracują, teraz te dzieci są coraz mniejsze i ciężko czasem przechodzą to ten moment przejścia od mamy i taty, tak, do tego, że trzeba wejść w grupę. Tutaj się uczą współpracy w grupie, przestają się jej bać, bo są rodzice gdzieś tutaj obok zawsze. I też chcemy trochę odciążyć rodziców, żeby przy okazji, kiedy dzieci się bawią, mieli chwilę taką dla siebie, żeby mogli poczytać, żeby się spotkać ze specjalistą, bo też mamy takie zajęcia, żeby wspólnie poćwiczyć, bo przy okazji zajęć z dziećmi jest aerobik dla rodziców, albo mamy wspólne ćwiczenia, więc jakby tych propozycji jest bardzo dużo. Dzisiaj mamy inaugurację jakby nowego etapu tutaj naszej działalności. Jest to też dla mnie nowy dzień pracy. Są to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, na które serdecznie zapraszamy również rodziców, żeby mogli oni brać udział ze swoimi dziećmi we wspólnej zabawie. Jest to bardzo, bardzo potrzebna rzecz, jeżeli chodzi o ten rynek dla tych dzieci młodszych, szczególnie które nie chodzą jeszcze do przedszkola. Myślę, że te zajęcia adaptacyjne, bo taki mają one charakter, jakby umożliwią im to, żeby były bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia zajęć w przedszkolu i do samodzielności. W Klubie Malucha dzieci będą mogły skorzystać z wielu ciekawych zajęć. W trakcie tych zajęć będziemy edukować dzieci pod kątem artystycznym, matematycznym i wiele innych ciekawostek, które tutaj mamy przygotowane. Będziemy się bawić razem z dziećmi, z ich rodzicami, będziemy aktywizować całe rodziny, będziemy pokazywać, jak możemy miło, wspaniale spędzić wspólnie ze sobą czas. Mamy nowe zajęcia, wprowadziliśmy nowe zajęcia w tym semestrze wiosennym. Zajęcia, które wprowadzają dzieci w świat matematyki, takie dwulatki, trzylatki, czterolatki, po to, żeby im potem było łatwiej po prostu w szkole. Więc jest cały taki cykl zaplanowany, żeby te nasze dzieciaki od tego najmniejszego, od wtedy, kiedy są najmłodsi, do tego momentu, kiedy idą do szkoły, żeby miały cały cykl zapewniony, żeby mogły w tym uczestniczyć, bo wtedy będzie im łatwiej funkcjonować w szkole. Rodzice są bardzo zadowoleni z takiej inicjatywy. Pewnie. Zwłaszcza teraz w tych czasach, gdzie wszyscy się szybko pracują, mało zajmują dziećmi, nie wiedzą, jak się zająć dziećmi, a tutaj będziemy się mogli nauczyć, jak się z nimi bawić, jak ich uczyć. No, bardzo się cieszę, że moje dziecko w końcu będzie miało kolegów w swoim wieku, nie tylko takich starych kolegów jak ja. Na bezpłatne zajęcia w Klubie Malucha może przyjść każdy. Zapraszamy wszystkich, w każdym momencie można przyjść, trzeba wypełnić deklarację oczywiście, porozmawiać z kuratorem, który powie, jakie zajęcia są najbezpieczniejsze dla Malucha, bo zależy, ile on ma latek. I to wystarczy, tak? Trzeba być z Chorzowa, wypełnić deklarację i po prostu przyjść. Więcej informacji na temat klubu można znaleźć na stronie Strefa Chorzów EU oraz na Facebooku.